Hej, witam was serdecznie, tu Elizabeth Iron i zapraszam was na kolejny odcinek z gry SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom. W poprzednim odcinku dostaliśmy się do Śródziemia Bikini Dolnego i odblokowaliśmy sobie trzecią, ostatnią grywalną postać Sandy, która jak na razie chyba najbardziej mi się podoba z tej trójki. Chociaż najbardziej wiadomo, każdy lubi SpongeBoba, ale no, ten nie może tu skoczyć, więc zmieńmy sobie ją. A dzisiaj podnosimy sobie dalej, tam trzeba na ten wymienić. Antenę tam trzeba tam wymienić. Tak na stałe? Chyba tak się odblokowuje. Proszę, zmieńmy sobie na Sandy. Nie na stałe. Zmieńmy sobie na Sandy, bo ona fajnie sobie skacze. I taki helikopterek robi. Musimy temu panu zmienić tą antenę, tam gdzieś daleko jest. Dobrze. Wskazówka: Sandy może pokonywać duże przepaści, wykonując podwójny skok, a następnie przytrzymując spację. No, czy taki helikopterek sobie robi. Fajne to. Aha, nowy rodzaj robocików. Ops. Uciekaj, pani droga. Teraz do kosza poleciała. Jak się cieszy. Że pewnie. Następny jakiś ten. Każdym czeka nagroda! Wow! Nie będziemy mogli sobie ten. Oj, tam nie, skoczymy. Dobrze by było ten. Jakoś tak o. No i już mamy z głowy pana. Niedobrego. Nie, raczej tam nie ten. Pewnie z góry będzie można gdzieś tam skoczyć. Nigdzie nie widzę. Jednego hultaja mniej. Hultaje, nic po nie. Kurde, kto to tak mówił? Hultaj, nic po nie. Możemy się kiedy przypomni. Okej, mamy już 6 tych. Tak, tamtędy raczej nie, więc tą stronę. Aha, takie te. Cieruszek. Chodź, karate. Tędy. Czekajmy, bo wybuchnie i nas zrani. Co to jest za ten? Coral Cola. Dobrze, gdzie teraz? W którą stronę? Ten nie może ty. Aha, tu nie, tu dobrze. Aha. Temu karaty nie możemy sprzedać. Czy tam do góry się da wyjść? Chyba nie bardzo. Dobrze, mamy. No chyba tam najbliższy ten. Następny, tu mamy punkt kontrolny i to pudełko teleportacyjne. Chcesz wydać 2100 błyszczących przedmiotów, aby odbudować most. No, przydałoby się to odblokować sobie. Aha, tu ten, tu dla SpongeBoba jest. A nie, my też możemy akurat to. A to jest na czas, cosik. A chyba jednak tak, musimy w tą stronę. No dobrze, odczekajmy sobie może chwilę, żebyśmy zdążyli to tam przeskoczyć.
spokojnie. No dobra. Czas. Szybko. Szybko. No i już, jeszcze raz. I teraz się nam uda. Mam nadzieję, że to nie jest jakaś droga powrotna. Niestety jakaś droga powrotna, ale na górze mamy tą złotą opadkę, więc warto było jednak. No, jesteśmy w miejscu powrotu, więc... O, tu jakieś pudło jeszcze jest teleportacyjne. No nic, jeszcze raz. W którą stronę tam trzeba iść? No, zaraz sobie sprawdzimy. Dobrze, tędy. No na pewno tędy. No, tędy. Raczej tu nigdzie nie widzę, żeby tędy mogła. Się udać. Więc tam. O, w tą stronę właśnie. Jakieś wskazówka, co? To trochę nie w porę ta wskazówka. Nie dorównuję teksańskiemu barbecue. Nie traf się w nas. No, spadaj, kolego. Dobry pomysł, kto podstawa? Gdzieś tam pewnie do góry. Nie, jednak ten musimy. Jakieś te są. Może właśnie tak. O. No, latająca wiewiórka. No, Sandy. Dlaczego? Dobrze, jesteśmy. Tu byliśmy. Czy my w ogóle tam doskoczymy? Albo jednak tu musimy tam gdzieś iść. Tam żeśmy byli, tamten. Pewnie tak. Zaś jakieś ten wskazówki, które pokazują w miejscach złych. Okej. Okay. Coś jest, nie, ale tu mamy. Okej. Okay. No stronę teraz tam pewnie, no. Innej drogi nie mamy. Okej, okay, szybko znieśmy tego. Z Teksasem się nie zadziela. No. Tak się mówi. Do tego spożywa, ale można chyba przyciągnąć, co? Oczywiście, że można. Oczywiście, wszystko się da. Okej, tu mamy coś. Aha, to się nam obniży. Nie wierzę, że noszę bieliznę SpongeBoba. No widzisz, co to ci przyszło, Sandy. Kto tam zaś? Aha. Pan rakietowiec. O, szykuję. Wow, nawet tak blisko. No dobrze, idziemy w dobrą stronę. Muszę tu wskoczyć.
Na upartego pewnie moglibyśmy tamten doskoczyć. A spróbujmy. O, mamy Patryka skarpetę. A tu gdzie ten, jak... No i gdzie te sk... gdzie te wskazówki się dziwnie? Sandy może zjeżdżać po pochyłościach jak SpongeBob, czyli tu możemy się wrócić. Ale nie bardzo. I bum. Okej. Dużo skakania. Odsuń się, proszę cię, dziękuję. A, ten już ten. O kurczaki. Ty niedobry. Niedobry. Nie ciesz się tak. A, nowego zrobi sobie. Czuję się odświeżona. No ładnie. Okej, tak lepiej. O, teraz tam. Aha, tam jest ten. Ten ster, który będzie nam potrzebny, więc. O, sterku. Dziękujemy, ładnie. Daleko jeszcze do tej anteny? Jak o! Okej, w którą stronę mamy iść teraz? Ktoś wie z was? Jest ten robot, tam jest ten checkpoint, ale tam chyba żeśmy już byli. Też byliśmy, tu też byliśmy. Rakietowiec nasz. Niech ktoś zrobi z nich dobry użytek. Nie, to chyba byliśmy. A gdzie jest ta antena? Gdzieś u góry. Tam jest u góry? Tam jeszcze jest coś tam, w tamtą stronę. No, tylko jak tam się dostać, ten... Żeśmy byli przecież. Od samego patrzenia mam zawroty głowy. No nie, to odblokowaliśmy. Też byliśmy. A nie, to jest ta strzałka, bo to tak jakby strzałka wygląda. Tylko z inną, że musimy iść... Tam gdzieś. Ta strzałka pokazuje, że musimy iść gdzieś tam. Chodźmy ze strzałkami, jak ten. W tą stronę. I gdzieś prosto. Tak. I w tamtą stronę. No chodźcie, błyszczące przedmieciki. O kurczę. Blisko było. Okej, musimy jeszcze raz sobie ten... Okej. Przechodźmy w stronę tą, którą musimy iść. Okej, tak lepiej. No, to był checkpoint. Aha, ktoś już, już? Aha, no ten kolega śmieszny. Rakietowiec. No. Teraz tu na tej platformie do góry.
A ja cię kręcę. Dobra, nie lałem. Tak nieładnie lamić. A dobrze, łamimy go tutaj. Nie wierzę, że noszę bieliznę SpongeBoba. No, bywa. A, nasz rakietowiec. Tylko nie w nas, proszę cię. No chodźcie, ładne. Dobrze, poczekamy sobie, nie będzie ryzykować znowu tego samego. Że gdzieś spadnę w dół. Okej. Okay. Jestem śmieszny z tym. Okej. Nie ma to jak dobra lina i adrenalina. Rozwaliło cię, kolego. No nie, i w tą stronę. No nie, no nie. Jesteśmy bardzo daleko, żeśmy spadli. Okej, nasze karaty. A, jak już wszystko od nowa, może... Chyba nie będziemy potrzebować. Walejemy te robociki. Lekko. No, to jest też taka wkurzający aspekt platformówek, że gdzieś tam lekko zboczysz i niestety spadasz. I trzeba od nowa. No chodźcie, platformy ładne. Ale to był fuks. To już musimy się tam. Pewnie mamy zjechać na tych śmiesznych. Może poczekajmy, bo one też się gdzieś tam. Nadciąga latająca wiewióra! O. Okej, okay, jednak mamy zjechać tam na tym. Że się tu było daleko. Dobrze. No i co? Aha, pewnie mamy tak zjechać, że wskoczymy tam. I dlatego mamy powrót tu do góry. Dobrze, spróbujmy jeszcze raz, może akurat. Czemu to tak ten zjeżdża? Źle to. No, super ja. Poważnie. Dobrze, że przynajmniej tu, a nie gdzieś tam bardzo z tyłu. To jest bardzo taka... O, teraz może. Tak śmieję się z siebie, że to nie jest takie gdzieś tam trudne do zrobienia, ale jednak gdzieś tam. Dobrze, udało się w końcu. Możemy iść dalej. Hura, ja. Ojejku.
Kurde, to mi się wydaje, że... że to jest trudne. Teraz musimy zmienić sobie na SpongeBoba. Chodź, naciśnij nam ten guziczek. Czekaj, czy to tak na stałe ten, czy mogę zmienić sobie Sandy teraz? Z powrotem? Gra, nie obrazisz się? Nie obrazisz się, dobrze. Aha, to jest to pudło teleportacyjne, otwórzmy sobie. O, tu SpongeBob. Skarpeta. Okej, okay, możemy tu przejść. Do latarni. Jesteście gotowi, ale na co? Dziwne to takie. Co w tym chodzi? Dajesz, ale co dajesz? Aha, jakieś takie... Jednego hultaja mniej! Hultaje! O kurczaki, nie wiem co to za ten... Co się cieszysz? Okej, okay, kolejne. Jejku. A, tu jakiś ster jest to. Czy jeden ten? O kurczaki, żebyśmy sobie nie wskoczyli ten. Nie ma wszystkie. Oko, mamy to. Super, teraz nie możemy sobie tego ten... Nacisnę ciekawe, co to było. No nie, ale mam kolejną złotą łopatkę, już mam ich 12. Okej. Okay. Gdzie będziemy? A może na tym samym dole tam gdzieś? Na bardzo samym dole. A. No to, żebym zdzikła. Ojku, gdzie w ogóle my ten? Czy wszystko się ten odtegowało? A spokojnie, mamy tu ten pudło teleportacyjne, więc może się uda gdzieś tam przenieść. Tutaj gra poważnie. Chodźmy na dach i co znowu wszystko? O kurczaki, to będzie bardzo... No i gdzie ty miałeś tę antenę śmieszną? O kurczaki, dobre to było. Ale ciekawe, w którą stronę mam iść. Od nowa. Uff.
Nie ciesz się tyle. I nie wierzę, że noszę bieliznę SpongeBoba. No, w tą stronę. Dobrze, żeśmy przecież poszli. Albo dopiero potem będzie tam jakaś ścieżka dodatkowa odblokowana, albo nie wiem. Od samego patrzenia mam zawroty głowy. Albo nie mam zielonego pojęcia. Możemy się pudle przenieść gdzieś wyżej? Ojejku. Ojejku, poważnie. Żeśmy otworzyli gdzieś tam ten pudło. Ani trochę to miłe nie jest. Ani trochę. Dobrze, ale nie zginęliśmy i znowu wszystko od nowa, jejku, jejku. Gdybym nazywała odcinki, bo akurat SpongeBoba jest za długi troszkę tytuł i wszystko by się nie zmieściło. Albo na przekór nazwy go. Na przekór. Gdzieś się może mieści na pewno tytuł. Już mam taki fajny, chwytliwy tytuł. Odpowiedni akurat do mojego poziomu wobec dzisiejszej gry. Ojejka, dobrze. Tą stronę teraz. Widzicie, to po raz setny. Dobrze, już nie będę nic rozwalać, tylko żeby dotrzeć. No jedynie może tych śmiesznych, którzy staną nam na drodze. I boom! Dotrzemy tam gdzieś, ten? Jak myślicie? Gdzie jest to w ogóle antena na tego śmiesznego ludka? Ludka kraba. Nie ciesz się tyle. Okej, poczekaj, masz się to zniżę może trochę. Dobrze, wypatrujmy, czy gdzie jest ten. Czuję się odświeżona. Gdzie jest to śmieszna jego antena? Nie, no tu nigdzie, tam jest powrót ten. To gdzie? A tu, żeśmy... Wow. Dobra, jestem naprawdę. Już wiem, gdzie jest antena. Hihi. Żeśmy ją niestety minęli troszkę. No i... Czemu? Co jest? No i co ten? Coś inny możemy naprawić? Troszeczkę nie sądzę, chyba że faktycznie musimy... Kogo tam był? Kto był tam potrzebny? Latarni nie SpongeBob czasem?
poczekać, czy od nowa będzie trzeba, no bo nie da się ten. Dobra, ominimy to. Sam raz na mnie. Ała! Czuję się jak świeżo wyciśnięty. Łyszczy. Tam była ten. No jak to się nazywa? Przycisk, który raczej Sandy go nie otworzy. Świeży jak powiew wiosny. Stoisz przed spanczmi na torę. No, Sandy nie da rady go tego otworzyć, bo to jest ten. Uh-huh. O, ja cię. Wow, super. Czuję się jak świeżo wyciśnięty. A jeszcze ty kolego, co? Mam nadzieję, że to o to w tym chodzi teraz. Zdaje mi się, że nie potrzebuję pomocy. To trzeba sobie jakoś tak poradzić. Świeży jak powiew wiosny. Dobrze, pomalutku sobie. Patrzmy sobie tu. Czuję się jak świeżo wyciśnięty. Ten jeden rozwalmy. Tego też tak, jest to przycisk. Świeży jak powiew wiosny. Okej, okay, jeszcze jakieś. Jeszcze ten śmieszny, jak się cieszy. Okej. Okay. Dobra, wszystko. Mam nadzieję, że o to chodzi. Aha, tu musimy się na samą górę skoczyć. Może o to chodziło. Musieliśmy właśnie zrobić sobie to. Ten, tą latarnię i... O rety! Patryk na pewno chciałby mieć to już z powrotem. Czyżby już? To będzie dłuższy odcinek. No i co tam? Co z tą anteną? Bo chyba tu jest ta antena, bo... Aha, tu są te do zakradania się. No nie, nic tu do góry nie ma. Czuję się jak świeżo wyciśnięty. Więc... No i co z tą anteną? No kompletnie tego nie rozumiem. Nadciąga latająca wiewióra! No brawo. No i co? Czemu niech ten... No nic, wiecie co, ja sobie tu ten, zapiszę sobie, zrobię sobie tu przerwę, bo jednak muszę gdzieś tam poczytać, czy jednak może trzeba kogoś albo coś jeszcze zrobić, no ale raczej wszystko żeśmy tu zrobili i raczej inną stronę nie, to jest ta antena śmieszna tego usiłka naszego. No nic, no dzięki za oglądanie, proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało, komentujcie, lajkujcie, no i co, słyszymy się w następnym odcinku z gry SpongeBob, cześć!